Moja katolicka rodzina. Święty Józef, opiekun rodziny i przykład wiary i posłuszeństwa Bogu. Wkrótce będziemy świętować uroczystość świętego Józefa. Jak wiecie, święty Józef jest przykładem wiary i posłuszeństwa Bogu i dlatego Bóg wybrał go na opiekuna świętej rodziny. Wszystko zaczęło się, kiedy święty Józef dowiedział się, że Najświętsza Maryja Panna oczekuje dziecka. Zanim jeszcze zamieszkali razem, święty Józef był bardzo smutny i zmieszany, kiedy się o tym dowiedział. Lecz jako godziwy człowiek zdecydował, że nic nikomu nie powie. Lecz Bóg natychmiast go pocieszył, wysyłając do niego anioła, który oznajmił mu Boży plan. Józefie, synu Dawida, nie obawiaj się pojąć Maryi za żonę, gdyż poczęte dziecię pochodzi z Ducha Świętego. Porodzi syna i nadacie mu imię Jezus. On zbawi ludzi od grzechów. Święty Józef wiedział wtedy, że to dziecię to Mesjasz ogłoszony przez Boga. Od tej chwili przyjął rolę przybranego ojca Jezusa i opiekował się nim i jego matką. Dlatego właśnie Józef jest świętym patronem wszystkich rodzin. A teraz, mówiąc o rodzinie, chciałbym ogłosić, że w następny weekend nasza parafia organizuje biwak dla ojców i synów. Będziemy się świetnie bawić. Będzie super! Tak, założę się, że wygramy konkurs przetrwania. Hej, jedziesz na biwak? Co? Ten z parafii? Zapomnij, nie chcemy słuchać kazań. Jakich kazań? Nie będziemy słuchać kazań. Chcemy wygrać konkurs przetrwania. Właśnie, trzeba iść za niebieskimi strzałkami. Pierwszy na mecie dostaje złoty medal. Głupia trasa niebieskich strzałek? To nazywacie konkursem przetrwania? Słabo to wygląda. Wcale nie. Trzeba spędzić całą noc w górach. Ach, ale straszne. Tak, niech ktoś mnie złapie, bo chyba zemdleję. Co, nie odważylibyście się? Chwila. Czy on właśnie powiedział, że strach nas obleciał? Co? Nie ja. Ja tylko powiedziałem, że nie chcielibyście spędzić całej nocy poza wygodnym łóżkiem. Daj spokój, wygramy ten konkurs przetrwania. Przekonamy się. Tak? Jak? My też wystartujemy i wygramy. Okej, wyzwanie przyjęte. Wasi ojcowie też mogą pojechać. To biwak dla ojców i synów. W takim razie ja nie jadę. Hej, to nie szkodzi, że nie masz taty. Też możesz jechać. Nie ma mowy. Nie zamierzam być tam jedyną osobą bez ojca. Ojcze Michale, przyszliśmy zapisać się na ten biwak. To wspaniale. Oto poradnik na konkurs przetrwania dla was. Nie będzie nam potrzebny. Myślę, że będzie. To ważne, byście postępowali zgodnie z instrukcjami, które tam są. Wiecie, że górskie szlaki to trochę jak ścieżka życia. Musisz ufać Bogu i być posłuszny Jego woli, tak jak robił to święty Józef. Ale po co? Nie można zrobić tego po swojemu? Właśnie, jesteśmy odważni. W życiu trzeba pokładać ufność Bogu, ponieważ On wie lepiej niż ty. Tym jest właśnie wiara, zaufaniem. Trzeba też być posłusznym, bo Bóg to nasz Ojciec i zawsze chce dla nas dobrze. Dlatego tak samo musicie zaufać tym wskazówkom, by udało wam się przejść ścieżkę przetrwania. Okej. Nie brzmi to bardzo przekonująco. No nie, to wskazówki dla małych dzieci. Jesteśmy zbyt dorośli na coś takiego. Wiesz, Ewangelia mówi nam o wielu sytuacjach, w których święty Józef był posłuszny instrukcjom Boga. Powinieneś poczytać wskazówki, jak przejść szlak przetrwania, które ci dałem bardzo uważnie. Ale szlak jest oznaczony, prawda? Tak. Ale nie wystarczy tylko podążać za niebieskimi strzałkami. Powinieneś posłuchać rady kogoś starszego. Ale tu pełno świetnych porad związanych z przetrwaniem. Tak, musimy dokładnie je przestudiować. Tak? A oto co ja o tym sądzę. Hej, co robisz? Nie potrzebujemy tego, by wygrać konkurs. Właśnie, powiedz im. Okej, mów. Pokażemy wam, jak przeżyć prawdziwą przygodę. To znaczy chyba, jak się zgubić w lesie. Te, przekonacie się. Wspaniale, widzę, że jesteście dobrze przygotowani. Tak, włożyliśmy dużo pracy, by zdobyć wszystko, czego potrzebujemy.
Dobrze, dobrze. Widzę, że ty też jesteś gotowy. A wasza dwójka? Gdzie wasze plecaki? A my nie potrzebujemy plecaków. Nie czytaliście instrukcji w poradniku? Poradnika też nie potrzebujemy. Właśnie, jesteśmy twardzielami. Jesteśmy silni. No cóż, całe szczęście, że trasa jest dobrze oznakowana, ale zrobiliście bardzo nierozsądnie, nie czytając instrukcji w poradniku. Będziemy podążać za naszym instynktem przetrwania. Co za para! W życiu jest wiele spraw, które wymagają ciężkiej pracy, wiecie? Trzeba podjąć wysiłek, by osiągnąć to, czego się chce. A praca wykonana dobrze raduje Boga. Wsiadajmy do autobusu, okej? No, jesteśmy w naszej bazie biwakowej. To tu spotkamy się wszyscy na końcu trasy. Proszę, tu macie krótkofalówki, tak byśmy cały czas byli w kontakcie. I pamiętajcie, chłopaki, zawsze idźcie za niebieskimi strzałkami. Okej, rozumiemy. Ściemnia się, ale zabawa. Nie ekscytuj się tak. Co masz na myśli? To prawdziwa przygoda. Ale nuda. Mam cię zawieźć na biwak? Wszyscy inni będą tam z ojcami, oprócz mnie. Martin, będzie dobrze. Dalej wstawaj, zawiozę cię. A co z moim plecakiem? Nie ma czasu. Zrobię ci kanapki i możesz wziąć latarkę z samochodu. Chodź. Cóż, zanim zjemy, chciałem porozmawiać z wami o świętym Józefie. Wiecie, święty Józef był wspaniałym przykładem wiary i posłuszeństwa woli Bożej. Uczynił opiekę nad świętą rodziną swoją życiową misją. Święty Józef i Najświętsza Maryja Panna przybyli do Betlejem. Zbliżał się poród i święty Józef rozglądał się za gospodą, w której mogliby przenocować. Przykro mi, nie ma wolnych pokoi. Chociaż widzę, że twoja żona spodziewa się dziecka. Mogę wam wynająć stajnię na obrzeżach miasteczka. Więc święty Józef przygotował stajnię najlepiej jak potrafił na narodziny Bożego Syna. Prawdopodobnie musiał tam posprzątać, narąbać drewna na ognisko. Święty Józef zawsze pracował, by zadbać o Najświętszą Maryję Pannę i o Jezusa. W ten sam sposób wy zapewniacie wszystko waszym rodzinom, ponieważ są one waszym największym skarbem. To oznacza, że najważniejsze jest, byście przekazywali wiarę katolicką. Możecie prosić świętego Józefa o pomoc. To właśnie on prawdopodobnie nauczył młodego Jezusa modlitwy. Łatwo wyobrazić sobie świętą rodzinę modlącą się razem. Święty Józef wychowywał Jezusa w wierze żydowskiej i uczył go modlić się do Boga. Prawdopodobnie uczył go również, by błogosławił każdy posiłek i dziękował Bogu za wszelkie dobro, które nam daje. To wspaniałe doświadczenie modlić się razem z dziećmi i pokazywać im swoją modlitwę. Wszyscy powinniśmy uczyć się od świętego Józefa bezwzględnej wiary w Boga, ponieważ to Bóg kazał mu uciekać do Egiptu. Mówił do niego we śnie za pośrednictwem anioła. Józefie, musisz zabrać Maryję i dzieci i uciekać do Egiptu, ponieważ król Herod chce zabić Jezusa. Święty Józef niezwłocznie uczynił, jak powiedział mu anioł. Bóg mógł ocalić swego syna przed Herodem, ale chciał polegać na posłuszeństwie świętego Józefa. Wyruszył bez przygotowań? Tak, spełnił Boży rozkaz natychmiast. Musieli rozpocząć nowe życie w Egipcie? Dokładnie. Zaczął wszystko na nowo. Trudności go nie zniechęcały. Święty Józef pewnie myślał, jeśli Bóg prosi mnie o to, to pomoże mi to zrealizować. Spójrz, jaskinia! To ma być jaskinia? Wystarczy na szałas dla nas. Szałas? Co? Teraz chcecie to robić? Tak, oczywiście. A co myślicie, że szałas sam się zbuduje? Ale jesteśmy zupełnie wyczerpani.
Ale musicie sobie też wybudować szałas, wiecie? Nie musimy, coś wymyślimy. Dobra robota, Nelson. Przynieś trochę patyków. Zrobimy drzwi. Będziecie robić drzwi? Pewnie. Mamy instrukcje, jak je zrobić. Ale to głupie. Zrobimy ścianę z kamieni i drewniane drzwi. To może jeszcze zbudujecie też kominek. I kręgielnię. Chcę dziś pograć w kręgle. Bardzo śmieszne. Zobaczymy, co zrobicie, kiedy zrobi się ciemno. Lata później Bóg powiedział świętemu Józefowi, że może wrócić do Nazaretu, ponieważ Herod już nie żyje. I znów rozpoczął wszystko od nowa? Dokładnie. Święty Józef był cieślą i otworzył niewielki warsztat w Nazarecie. Cześć, przywiozłam jeszcze jednego bywiakowicza. O, witaj, to fantastycznie. Jeśli się pośpieszysz, powinieneś dogonić przyjaciół. Okej, Martin, do zobaczenia jutro. Baw się dobrze. Ojcze Michale. O co chodzi? Czy mogę z ojcem porozmawiać przez chwilę? Oczywiście. Ja jestem tu sam. Tak. Bo ja nie mam taty. Wiem. Zmarł dawno temu i... W porządku, Martin. Zawsze możesz pomodlić się do świętego Józefa i prosić go, by był twoim ojcem z nieba. On będzie dbał o ciebie i twoją mamę. Święty Józef ma ogromne serce i bardzo kochał swoją rodzinę. Proszę, to obrazek ze świętym Józefem. On jest opiekunem rodziny. Biegnij już, musisz dogonić chłopaków. Wygląda super! A wy, chłopaki, gdzie będziecie spać? No, zobaczymy. Tutaj? Pod drzewem? Zwariowaliście? Hej, patrz! Widzisz to, co ja? Jaskinia! Chodźmy. Dokąd idziecie? Do naszego szałasu. Wypatrzyliśmy jaskinię na szczycie tej góry. Niebezpiecznie jest schodzić z oznaczonego szlaku. Pamiętajcie, co mówił ojciec Michał. Co nam się stanie? Wasza sprawa. Schronimy się w tej jaskini. Tak, nie będziemy musieli nic robić. Do zobaczenia. No tak, my i tak zrobiliśmy, co trzeba. Tak, ciężko pracowaliśmy, jak święty Józef. Tak, święty Józef zawsze dobrze wykonywał swoją pracę. Święty Józef był bardzo pracowity. Jest również świętym patronem pracowników. Pokazał również młodemu Jezusowi wartość pracy. Witaj, Józefie. Przyszedłem odebrać krzesło, które zamówiłem. Czy to to? Tak, jest. Jest idealne. Jesteś prawdziwym rzemieślnikiem. Widzę, że uczysz też Jezusa. Witaj. Synu, ucz się od ojca. Jest najlepszym cieślem, jakiego znam. Wiem. Jestem wykończony po tej ciężkiej pracy. Tak, było ciężko. Hej, mam niezły pomysł. Jaki? Zróbmy ognisko i upieczmy chleb do kanapek. Pychota, gorące tosty. Oszalałeś? W górach nie wolno rozpalać ognisk. No co ty, człowieku? To będzie malutkie ognisko. Zapomnij o tym. W poradniku jest wyraźnie napisane. Można rozpalać ogniska tylko w wyznaczonych miejscach. Możemy obłożyć je kamieniami. Nasze ognisko będzie pod kontrolą. Nie pozwolę ci. Musimy stosować się do zasad. Obiecaliśmy ojcu Michałowi tak jak wtedy, kiedy święty Józef posłuchał anioła i wyruszył do Egiptu. No dobra, masz rację. Na szczęście mamy śpiwory. To nie szczęście. To dzięki ciężkiej pracy. Musieliśmy to wszystko tu wnieść. Masz rację, ale warto było, prawda? Chłopie, ale tu ciemno. Chyba ktoś się tu boi. Cicho bądź. Założę się, że żałujesz, że nie zostałeś z Aleksem i Sergio w ich małym szałasie. Nie chrapiesz teraz w ciepłym śpiworku. Wcale nie. To miejsce jest bardziej ekscytujące.
Idź spać, Nelson. To dobre miejsce na nocleg. Jest super. Słyszałeś to? Co słyszałem? Nie wiem, jakiś hałas. To chyba w brzuchu ci burczy, bo jesteś głodny. To nie to, mówię ci, coś słyszałem. Masz rację. Sprawdźmy to. A jeśli to niedźwiedź? Tak, właśnie, niedźwiedź z kosmosu przeleciał zabrać nas latającym talerzem. Przestań, nie bądź tchórzem. Co tam jest? Już rano. Spałem jak zabity. Chodź, musimy wracać do bazy, by wygrać konkurs. Hej, chłopaki. Martin? Widzieliście Frana i Jala? Poszli nocować do tamtej jaskini. Tak, szedłem po ich śladach, a potem znalazłem ich latarkę w jaskini. Chyba coś im się stało. Dlaczego złamali zasady? Chodźmy, Sergio, nie kłóćmy się. Musimy ich znaleźć. Szukałem ich i nie ma śladu. Może wpadli do szybu? Ich latarki leżały na ziemi, obok tej wielkiej dziury. W takim razie musimy natychmiast wezwać ojca Michała. Alex do bazy, odbiór. Halo, Alex. Czy wszystko w porządku? Nie, Fran i Al się zgubili. Myślimy, że wpadli do dziury. Odbiór. Nie trzymali się niebieskich strzałek? Nie, zeszli ze szlaku i weszli do jaskini. Zrozumiałem. Zaraz wezmę pomoc. Wracajcie natychmiast. Okej, bez odbioru. Jak się stąd wydostaniemy? Nic nie zrobimy, dopóki to coś stąd nie odejdzie. To jest jakaś masakra. Wiesz co? Trzeba by poczytać wskazówki z poradnika ojca Michała i trzymać się szlaku. Tak, teraz łatwo powiedzieć. Już wyruszamy. Chyba wiem, gdzie są. W jaskini jest tunel, który ma wylot na środku rzeki. Jesteśmy w drodze. Powierzymy poszukiwania świętemu Józefowi. Kiedy Jezus był chłopcem, zgubił się w Jerozolimie na kilka dni. Przez 3 dni święty Józef i Najświętsza Maria Panna szukali młodego Jezusa po całej Jerozolimie. Przepraszam pana, czy widział pan 12-letniego chłopca wyglądającego na zagubionego? Widziałem mnóstwo dzieci, ale żadne z nich nie wyglądało na zagubione. Święty Józef i Najświętsza Maria Dziewica byli bardzo zmartwieni, aż w końcu znaleźli dziecko w świątyni otoczone kapłanami. Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Czemu mnie szukaliście? Czyż nie wiedzieliście, że muszę być w domu mego ojca? Święty Józef i Najświętsza Maria Dziewica nie zrozumieli słów Jezusa, ale po tym zdarzeniu Jezus poszedł z nimi i był im już posłuszny. Znaleźli moich przyjaciół? Nie martw się, straż leśna szuka ich z helikoptera. Powierzyliśmy misję poszukiwawczą świętemu Józefowi. Znalazłem ich, powtarzam, znalazłem chłopców. Chwała Bogu. Czy są cali? Potwierdzam. Idę po nich, bez odbioru. Tutaj. Wszystko w porządku, chłopcy? Tak, ale na brzegu rzeki jest wilk. Okej, oddam strzał, by go wystraszyć. Zostańcie na miejscu. Słuchajcie uważnie. Nie mogę wylądować, ponieważ wąwóz jest zbyt wąski. Spuszczę wam na linię 2 krzesełka. Musicie na nich usiąść i zapiąć pasy. Zrozumieliście? Tak. Super, uratują nas z helikoptera. Wow, lecimy. Niesamowite. Hej, ludzie! Hej, spójrz, to oni! Jesteśmy tu! Bogu dzięki. Ojcze Michale, powinniśmy się spotkać jutro w kościele, by pomodlić się i podziękować świętemu Józefowi. To wspaniały pomysł.
O święty Józefie, pokornie klęczymy w Twej obecności, by błagać Cię o opiekę. Ciebie obieramy sobie dziś po wszystkie dni życia na patrona, ojca i opiekuna. Amen. Ojcze Michale, przepraszamy, że nie zastosowaliśmy się do zasad w poradniku. Tak, bardzo się wystraszyliśmy. Cóż, mam tylko nadzieję, że zrozumieliście tę nauczkę. Święty Józef jest bardzo ważny w historii Kościoła, ponieważ był przybranym ojcem Jezusa. Co się stało, kiedy umarł? Ewangelia nie mówi nic o śmierci Józefa, ale prawdopodobnie umarł przed ukończeniem przez Jezusa 30 lat. Święty Józef najprawdopodobniej dziękował Bogu za to, że pozwolił mu opiekować się jego synem i Najświętszą Maryją Panną. Byłeś najlepszym ojcem na ziemi. Najlepszym, jakiego mogłem mieć. Odpoczywaj w spokoju. Święty Józefie, zaakceptuj mnie jako swego syna i otocz opieką moją rodzinę. Amen. Mamo, prosiłem świętego Józefa, by nas chronił. Myślę, że to wspaniale, Martin. Spójrz, postawimy ten święty obrazek na nocnym stoliku, byś pamiętał o codziennej modlitwie. Święty Józefie, pomóż mi zawsze być posłusznym rodzicom, tak jak Ty byłeś posłuszny Bogu. Święty Józefie, opiekunie i przewodniku chrześcijańskich rodzin, proszę Cię, byś opiekował się moją rodziną i prowadził mnie w wychowaniu dzieci w wierze katolickiej. Pomóż mi być dla nich przykładem. Amen.